Siemano wszystkim, z tej strony Migao, a w dzisiejszym odcinku postaram się przedstawić kolejne bardzo ciekawe informacje na temat nowego trybu kreatywnego w wersji 2.0. To znaczy, że w dzisiejszym odcinku ponownie, tak jak kilkanaście dni temu, postaram się przedstawić kolejne nowe informacje na temat nowego trybu kreatywnego w wersji 2.0, ponieważ w ostatnich dniach otrzymaliśmy ponowną dawkę wycieków na jego temat, która, powiem szczerze, zdradziła nam bardzo dużo informacji. No a wy przed startem tego filmu nie zapomnijcie wpisać kodziku Migao 2, tak jak te dwa kozaki na ekranie. Pamiętajcie też o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów na kanale, no i strzelcie tą łapkę w górę, a na pewno nie pożałujecie, no a my przejdźmy już do głównego tematu tego filmu na kanale. A więc jak sami dobrze wszyscy wiecie, od prawie połowy poprzedniego rozdziału drugiego, jak nie nawet od końcówki rozdziału pierwszego, słyszy się, że do gry Fortnite ma zostać wprowadzony nowy silnik gry wraz z nowym usprawnionym trybem kreatywnym w wersji 2.0. Tryb ten oraz jego wszystkie funkcje jest nam przedstawiony przez cały ten czas i w tym okresie dosłownie nic ciekawego i nowego nie poznaliśmy, o czym wspomniałem wam na niedawnym filmie w tym sezonie, w którym powiedziałem jeszcze coś bardzo ciekawego. A dokładniej dałem tam znać, że jeżeli w tym obecnym sezonie czwartym pojawi się jakaś bardzo ciekawa informacja na temat nowego trybu kreatywnego w wersji 2.0, to nagram dla was dodatkowy odcinek na ten temat. No i tak, dostaliśmy ogrom ciekawych informacji na jego temat. Temat ten został przedstawiony na Twitterze dokładnie w ostatnią sobotę i to właśnie tego dnia podczas eventu Upiorna Noc na Twitterze niektórzy likerzy opublikowali takie posty wraz z dopiskiem ogromny wyciek trybu kreatywnego w wersji 2.0. Najwięcej informacji w tym temacie przedstawił nam Hypex na swoim profilu na Twitterze, którym dał znać ogromny wyciek kreatywnego 2.0, a dalej lista rzeczy, które będą dostępne w nowym trybie i funkcje, jakie gracze będą mogli tam po prostu zrobić i oczywiście dodawać. Są tam takie informacje jak to, że pamięć aplikacji nadal jest ograniczona do 100 MB, możesz zobaczyć i uzyskać dostęp do urządzeń w edytorze, niestandardowe rekwizyty, ogromna galeria rekwizytów od Epic oraz edytor terenu, krajobrazu, wody i o wiele, wiele więcej. Jak widać, po dosłownie jednym wycieku gracze zdążyli poznać ogrom funkcji, jakie będą mogli wykorzystywać podczas tworzenia swoich wysp i na samym początku zaczniemy sobie od końca, czyli od edytora naszego terenu, krajobrazu oraz oczywiście wody. Zostało to przedstawione dokładnie na tych dwóch grafikach, które możecie zobaczyć teraz w tle i potwierdziły się informacje, które dałem wam ostatnio i chodzi tutaj o to, że gracz będzie mógł tam stworzyć dosłownie co tylko mu się chce i co tylko będzie chciał. To znaczy, że to wy zadecydujecie o tym, czy na waszej wyspie będzie więcej gór, czy może jednak więcej płaskiego terenu, do tego sami ustalicie sobie, jak będzie wyglądał krajobraz, czyli to, co będzie widoczne w tle, a do tego jest jeszcze woda. I ją też będziecie mogli ustawić jak tylko chcecie i w których miejscach chcecie, tak więc naprawdę gracz będzie w stanie odwzorować fragment swojego miasta za pomocą dostępnych struktur lub innego miejsca z ziemi, które tylko sobie chcecie. Kolejną z opcji, jaka została tam wymieniona, to ogromna galeria rekwizytów od Epic Games i tutaj chyba informacja jest prosta. Twórcy gry udostępnią wam w specjalnym folderze w aplikacji wszystkie budowle, struktury i elementy z trybu Battle Royale. To znaczy, że wszystko, co było do tej pory w grze od sezonu pierwszego w rozdziale pierwszym do sezonu czwartego w rozdziale trzecim, będzie dostępne w jednym folderze w aplikacji i za ich pomocą będziecie mogli stworzyć na przykład swoją własną wymarzoną wyspę wraz z funkcjami i całą tą resztą. Do tego wszystkiego od razu zahaczymy sobie o opcję niestandardowe rekwizyty, co oznacza, że gracz będzie mógł dodać w tamto miejsce dosłownie co tylko będzie chciał i co pobierze sobie z internetu lub coś, co sam stworzy i doda do tej aplikacji. Gracz w internecie będzie mógł znaleźć mnóstwo gotowych plików z np. Pokemonami, co zostało przedstawione tutaj i wczytać do aplikacji i dodać do gry i tak gracze będą mogli to później zobaczyć na kreatywnym, wchodząc na mapy, tak jak robią to po prostu teraz. Co też ciekawe, dodałem, że gracz będzie mógł sam stworzyć jakiś przedmiot lub rzecz, którą doda i tak każdy element czegokolwiek, co zostanie tam dodane, będziecie mogli zmieniać, przesunąć, usunąć, zmienić kolor lub stworzyć coś od po prostu podstaw. To jak to będzie wyglądało, będzie zależało już tylko i wyłącznie od was, a wszystkie rzeczy dodawane na wyspę będziecie mogli dodawać w lewym dolnym rogu za pomocą folderów, w których wcześniej umieścicie gotowy plik lub użyjecie po prostu gotowca od twórców gry. W tym trybie jedynym ograniczeniem będzie wasza wyobraźnia oraz oczywiście 100 MB, ponieważ poza tym, że sama wyspa będzie stworzona jak tylko chcecie, nie będzie ona zawierała więcej wagi niż tylko i wyłącznie 100 MB, czyli tyle, ile jest teraz na trybie kreatywnym. Na tym zdjęciu, na którym mogliśmy zobaczyć foldery i przedmioty, które sami możecie dodać i stworzyć, została również zaprezentowana taka grafika u góry, która informuje nas o ilości miejsca, jaka pozostała nam do wykorzystania na wyspie, którą akurat tworzymy. 100 MB to i tak bardzo dużo, bo sami zobaczcie, ile ten gracz zdołał postawić rzeczy na wyspie. Woda, 4 postacie, drzewa, udało mu się ogarnąć teren dookoła i pozostałe rzeczy, a nadal wykorzystał tylko i wyłącznie 3 MB ze 100, które ma do wykorzystania na całej swojej wyspie. Tak więc nie martwcie się o to i spokojnie w tych 100 MB będziecie w stanie stworzyć całą wyspę Fortnite z rozdziału pierwszego sezonu pierwszego i powinno zostać wam jeszcze trochę miejsca, a wszystkie elementy oraz przykładowe rzeczy będą tam dalej dostępne. Jak wspomniałem wcześniej, baza przedmiotów Epic Games jest mega ogromna, co oznacza, że muszą być tam rzeczy, których nie ma już w grze i były kiedyś, więc gracz będzie mógł z gotowca zrobić wyspę z rozdziału pierwszego w sezonie pierwszym lub zrobić coś takiego, jak tylko będzie chciał. Jak widać, jest to pierwszy wgląd na coś, co stworzył gracz i przeniósł to na tryb kreatywny do gry Fortnite i jak widać, stworzył on on sam górę, ustalił jaka skała jak wygląda, gdzie jest mech, gdzie go nie ma i postawił ją gdzie sobie tylko i wyłącznie chciał. Aplikacja ta nie działa tak jak tryb kreatywny, że najpierw musicie ustawić w opcjach, że budynki nie spadają i potem dopiero budować, tylko tam postawicie wszystko jak tylko chcecie i jak będziecie chcieli i nic wam w tym nie przeszkodzi oraz nie zabroni i będziecie mogli nawet stawiać coś w powietrzu lub też po prostu nie. Na tym zdjęciu możemy zobaczyć jak gracz postawił swoją górę stworzoną w aplikacji na kreatywnym w grze i jest to grafika prosto z ekranu gry i jak widać postawił on swoją górę na czubku innej i stoi i tak to będzie mniej więcej wyglądało bezpośrednio w grze. Jak widać dosłownie jednym wyciekiem, który pojawił się jednego dnia, gracze poznali tak dużo szczegółów na temat nowego trybu kreatywnego w wersji 2.0, że po dodaniu tych wszystkich rzeczy sam nie mogę się doczekać, aż będzie to dostępne bezpośrednio w grze. Wtedy nawet twórcy treści na YouTube'a będą mogli zrobić swoją własną scenerię do zdjęć na miniaturkę, co dużo osób już robi w innych programach, takich jak Cinema 4D lub Blender i tam tworzą takie grafiki, tak jak te teraz, które będzie można robić właśnie bezpośrednio w grze. No i tutaj mogę wam już wszystkim spokojnie powiedzieć, że sam tryb kreatywny 2.0 jest już tak blisko wydania, że pokusiłbym się o stwierdzenie, że zostanie on dodany do gry wraz ze startem nowego rozdziału 4. lub każdego kolejnego sezonu, który trafi do gry. Mówię tutaj każdego kolejnego sezonu, ponieważ nie wiem, czy do gry trafi po tym sezonie rozdział 4, a są informacje, że tak, co oznacza, że wraz z tym tryb ten może trafić do gry, ale najpóźniej to albo za 1, albo maksymalnie 2 sezony. Ponieważ sama aplikacja i rzeczy, które tam są, jak widać są już prawie gotowe, więc wystarczy tylko poczekać na oficjalną informację od twórców gry na temat jego wydania oraz dodatkowo jakąś zapowiedź, bo na pewno bez tego się nie obejdzie. Stawiam tutaj, że taka zmiana będzie zachowana na jakieś wielkie wydarzenie w grze i mowa tutaj właśnie o tym nowym rozdziale, ponieważ o tyle co zmieni się cała wyspa Fortnite, do gry jednocześnie mógłby zostać dodany nowy tryb kreatywny w oczywiście wersji 2.0. Obecnie jednak nie mogę wam tego zagwarantować i mogę wam powiedzieć tylko tyle, że jeżeli wyciek pokazał nam już tak dużo informacji, wszystko jest już prawie gotowe i twórcy gry przygotowywują wszystko tak, aby serwery wytrzymały natłok graczy podczas dodania tego oto trybu do gry. Wraz z wypuszczeniem tego trybu na pewno do gry postanowi wejść mnóstwo osób, żeby przetestować co się stało, przy czym wraz z tym jak trafi do gry nowy sezon lub rozdział znów będzie jeszcze więcej osób i serwery jednym słowem mogą po prostu paść. Twórcy gry na pewno będą musieli przygotować na ten dzień bardzo dużo rzeczy, więc wypuszczenie tego silnika może jeszcze potrwać, a my wiemy tyle, że niektóre osoby testują już jego funkcje i to jak to będzie działało bezpośrednio w grze po jego dodaniu. Mogliśmy to zobaczyć poprzez ten nowy wyciek informacji, który powiem tyle, że zdradził nam już tyle informacji, że obecnie musimy czekać na jego dodanie, bo nic innego poza tym nie zostanie tam dodane, a większość z tych rzeczy już po prostu znamy. Jeżeli jednak nadal pojawi się jakaś ciekawa informacja w całym tym temacie, to nagram dla was osobny dodatkowy odcinek na ten temat, w którym przedstawię wam wszystkie najważniejsze i najciekawsze informacje na cały ten temat. A i jak coś, to dodam tutaj od razu, że gracze na pewno stworzą w pierwszej kolejności mapę z rozdziału 1, tak więc spokojnie można powiedzieć, że mapa z rozdziału 1 powolnymi kroczkami nadchodzi do Fortnite i po prostu powraca. No a jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to fajnie będzie jak zostawicie pod nim mapeczkę do góry, przynajmniej trafią do większego grona odbiorców. Pamiętajcie też o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów na kanale Migao. No i pamiętajcie też o kodziku Migao 2, tak jak te dwa kozaki, które pojawiły się na samym początku tego oto filmu. No i co? To chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o nowym trybie kreatywnym w wersji 2.0 i czy cieszycie się, że w końcu pogracie na starych wyspach, które kiedyś były dostępne w grze Fortnite, a ja wam dziękuję za oglądanie filmu i widzimy się dzisiaj na live około godziny 21:00. Yo!